jest na miejscu. Ulu, powiedz, jak doszło do tego wypadku i w jakim stanie są te ranne osoby? No właśnie, my dokładnie nie wiemy, jak doszło do tego wypadku. Wiemy, że to jest ścisłe centrum Wrocławia i tutaj auto osobowe dosłownie skosiło trzy słupki. To są żeliwne, porządne słupki, także musiał ten samochód uderzyć z wielkim impetem i dosłownie docisnął tutaj osoby, które szły chodnikiem aż do tego okna. Widać tu jeszcze kawałki lampy tego samochodu. Jak doszło do tego wypadku? Ze mną nadkomisarz Krzysztof Zaporowski. Co się tutaj stało? Okoliczności tego wypadku drogowego w chwili obecnej będą wyjaśnione przez policjantów ruchu drogowego, ale wstępnie możemy przypuszczać, że kierujący stracił panowanie nad autem. Niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych spowodowało, że auto dostało uślizgu, no i wjechało na chodnik, potrącając trzy kobiety, które szły tym chodnikiem. Jedna osoba doznała poważniejszych obrażeń nóg, przetransportowana została od razu do szpitala, natomiast dwie pozostałe osoby doznały ogólnych potłuczeń, drobniejszych obrażeń, one również trafiły do szpitala. W chwili obecnej czekamy na opinię lekarzy co do stanu zdrowia tych osób. Najważniejsze pytanie to, czy kierowca był trzeźwy, czy zasłabł, co się mogło wydarzyć? Policjanci, którzy ustalali tutaj okoliczności tego zdarzenia, sprawdzili trzeźwość kierującego. Był trzeźwy, natomiast wszystkie okoliczności związane z tym zdarzeniem, również te ustalenia, które to, co będzie miał do powiedzenia kierujący, dopiero będziemy ustalać, będziemy stwierdzać i dopiero wtedy, będzie mając cały obraz tej sytuacji, będzie można powiedzieć, co tak naprawdę było przyczyną tego wypadku drogowego. Ten kierowca to młody człowiek. To młody człowiek, 23-letni mężczyzna. Osoby poszkodowane również są młode, w wieku od 17 do 21 lat. Tutaj musimy wykonać wszystkie czynności, aby wyjaśnić bardzo dokładnie to zdarzenie drogowe. Dziękuję bardzo za rozmowę. To jest ścisłe centrum Wrocławia. Tutaj zaraz jest dworzec główny i o godzinie 7:30, kiedy mniej więcej właśnie o tej porze doszło do tego zdarzenia, tutaj było sporo ludzi, dlatego że jest to centrum takie przesiadkowe, gdzie wychodzą ludzie z dworca, są tutaj tramwaje. Tu nie wolno się w ogóle zatrzymywać, dlatego wszystkie czynności policja prowadziła na pobliskiej ulicy Piłsudskiego. I jak mówię, ta droga jest odblokowana. Jak ciężko są ranne te osoby, tego dokładnie nie wiemy, ale jak mówi policjant, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prosto z Wrocławia, Ula Bąk. Ulu, dziękujemy za te informacje.